Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was przepis na gołąbki bez zawijania. Zaczynamy od poszatkowania kapusty. Dodajemy cebulę. Boczek pokrojony w kosteczkę. Mięso mielone. Jajka. Tartą, pietruszkę, przyprawy, a na koniec ugotowany ryż. Wszystko dokładnie mieszamy i z przygotowanej masy formujemy klopsiki. Przekładamy do formy żaroodpornej, a teraz robimy sos beszamelowy. Masło dajemy do garnuszka, rozpuszczamy, dodajemy mąkę. Zalewamy przygotowanym rosołem. Mieszamy dokładnie, żeby wszystko się rozpuściło. Dodajemy mleko. I przyprawy. Przygotowany sos wylewamy na gołąbki. I pieczemy pod przykryciem przez około godzinę w 180 stopniach. Na koniec przygotowujemy jeszcze sos pomidorowy. Przecier z pomidorów dajemy do garnuszka, dodajemy odrobinę cukru, przyprawy. Ja chętnie używam przyprawy do pizzy, sól, pieprz i wszystko, tylko zagotować trzeba.